Dzisiejsze pierwsze czytanie to słynny fragment z proroka Izajasza, w którym mówi się o prostowaniu ścieżek dla Pana, o wyrównywaniu pagórków, o zasypywaniu dolin, o równaniu wszystkiego tego, co ma jakieś nierówności, po to, żeby ścieżka była prosta. Orygenes, kiedy komentuje ten fragment, mówi o tym, no dobrze, no ale po co w ogóle ta, dokąd prowadzi ta droga, którą trzeba wyprostować, którą trzeba przygotować dla Pana. I mówi, ta droga prowadzi do Twojego serca. Pan chce przybyć do Twojego serca. A zatem tam kończy się jego podróż. On podróżuje, szukając Ciebie na ścieżkach życia, żeby w końcu zamieszkać, zatrzymać się i odpocząć w Twoim sercu. Prostujcie ścieżki dla Pana, to znaczy otwórzcie serca na to, żeby On mógł przyjść i wyrównajcie wszystko to, co jest potrzebne. Święty Efrem, ojciec Syrii, mówił o tym, że te wyrównywanie ścieżek, zasypywanie dolin, równanie pagórków, to wszystko oczywiście jest dzieło Pana i my nie jesteśmy w stanie nic zrobić bez Jego pomocy, mimo tego, że jesteśmy powołani do tego, żeby te ścieżki prostować, żeby Mu w jakiś sposób pomóc, dając nasze tak, chcę się nawrócić, chcę przychodzić do Ciebie, chcę Twojej miłości, potrzebuję tej Twojej miłości. Efrem mówił, że nie wszystkie doliny zostały zasypane, że Pan zostawił niektóre doliny, ale mówi, że tam, gdzie najciemniej, w te doliny zasadził ascetów, zasadził mnichów, wsadził ich tam, posłał ich w te najciemniejsze miejsca świata, żeby je wypełniali swoją modlitwą, wypełniali je swoją chwałą pańską. I jestem święcie przekonany, że każdy z nas doświadczył, jak potężna jest modlitwa kogoś, kto nas kocha, kogoś, kto nas lubi, kogoś, kto jest nam bliski, kiedy jesteśmy w jakichś trudnościach, kiedy nasze życie nagle zaczęło przypominać wielki lej po bombie atomowej i nie wiemy, jak się z tego leja wykaraskać. Kiedy ktoś zaczyna się za nas modlić, to tak jakby ci asceci, anachoreci, pustelnicy zeszli w ten lej i razem z nami, naszą modlitwą, nam po prostu swoją modlitwą zaczęli pomagać, żeby z tego leja się wydobyć. Oto taka duchowa intuicja świętego Efrema Syryjczyka, który opowiada o prostowaniu dolin, wyrównywaniu ścieżek. Ta ścieżka, ten Pan, który przychodzi do naszego serca, o tym, jak podróżuje, jest dzisiejsza Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia jest o 100 owcach, z których jedna wzięła i się zabłąkała. Poszła gdzieś w jakieś ciemne knieje, nie wiadomo dokąd. I Pan nie zostawił jej samej. Zostawił 99 tych, które miały się dobrze, które były na swoim miejscu i poszedł odszukać tej jednej. Poszedł za łuki i zaprowadził samego siebie i ją wziął, założył sobie ją na plecy i poszedł z nią z powrotem do stada, przyprowadził ją do stada. I papież Franciszek ostatnio, kiedy opowiadał w jednej z homilii o tym szukaniu, o tym, jak Pan Jezus szuka tych owieczek, mówi, że pozostała reszta owieczek, kiedy zostaje przyprowadzona ta jedna, nie powinny powiedzieć, ojejku, gdzie byłaś, ojej, zabłąkałaś się, to jesteś Ty, którą trzeba było szukać. Nie, powinny po prostu otworzyć serce, powiedzieć, chodź, bo jesteś jedna z nas, cieszymy się, że wróciłaś do nas. Taki jest Kościół. Kościół jest wspólnotą, w której co chwila ktoś się gubi, bo jesteśmy grzesznikami, ale w której co chwila Pan Jezus idzie, żeby kogoś znaleźć, złapać za uszy i przyprowadzić z powrotem do wspólnoty. Znajdujemy się dzisiaj przed Bazyliką Świętego Pawła za murami. To tutaj opowiada się o wielkim czynie Świętego Pawła, o jego osobie, o jego postaci, o jego działalności, o jego ewangelizowaniu. Miejsce ścięcia Świętego Pawła to około 3 km, może troszeczkę mniej, mniej więcej w tamtym kierunku, w kierunku południowym, od tego miejsca, w którym się znajdujemy. Natomiast tutaj opowiada się o jego działalności, tutaj są jego relikwie. Tutaj modlą się wszyscy pielgrzymi, którzy przychodzą pokłonić się temu apostołowi narodów. On też był taką owieczką. Owieczką, która zagubiła się, owieczką, która nie wiedziała nawet, że się zagubiła. I Pan Jezus wziął i tę owieczkę znalazł. Jeśli Pan Bóg poradził sobie ze świętym Pawłem i znalazł świętego Pawła, który miał na koncie między innymi morderstwo, albo przynajmniej współudział w morderstwie świętego Szczepana, to prawdopodobnie możemy być pewni, że znajdzie i nas, że sobie poradzi z nami. A zatem cóż nam pozostaje robić? Nic, jak owieczki. Jeżeli jesteśmy w ciemności, to po prostu zaczynać beczeć i dzwonić dzwoneczkiem, mówić, tu jestem, zgubiłem się, przyjdź, znajdź mnie.